Cześć, z tej strony Piotrek z kanału Astro Meble i nie tylko. Witam Cię w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę Ci, jak wykonujemy blaty i stoły kosmetyczne dla naszych klientów. Blat mam już przygotowany na stolarni, za chwilę po niego idę, a później pojadę na halę, gdzie frezujemy wszelkie niezbędne otwory. Zapraszam na film. Właśnie zabezpieczam blat do transportu na drugą halę, gdzie będziemy wykonywać w tym blacie wszelkie potrzebne otwory pod pochłaniacz marki Afinia. I jak zawsze przy transporcie w naszej firmie blaty są zabezpieczone profilem piankowym o odpowiedniej grubości oraz podłożony jest karton, żeby nic na płycie z tyłu się nie odbiło. Zatem wyruszam w podróż. Właśnie jestem pod halą, gdzie frezujemy nasze blaty. Teraz wypakuję blat z samochodu i udam się do kolegi, który obsługuje maszynę CNC. Zaprojektuje on otwory na tym blacie, a później przejdziemy do frezowania. Nasz blat mamy już położony na stole roboczym frezarki CNC. Kolega Marcin zaprojektował wszelkie potrzebne otwory w programie graficznym, a następnie zostały one przesłane do urządzenia i zamienione na tak zwany G-kod, żeby frezarka CNC zrozumiała, czego od niej oczekujemy. No i jest tutaj taki fajny pilocik, gdzie mój kolega ustawi, gdzie frezarka ma rozpocząć swoją pracę. No i co? Jedziemy z tematem. Jak widzisz, frezarka wyfrezowała nam wszelkie potrzebne otwory w tym blacie. Teraz będę wracał na halę numer 1, żeby wyposażyć ten blat we wszelkie akcesoria, które zażyczyła sobie nasza klientka. Na początku do blatu przykręcamy mocowania nóg. Następnie montujemy profesjonalny pochłaniacz kosmetyczny. Kolejno wyposażamy blat w przelotki oraz kratkę od pochłaniacza. I oczywiście ostatnim etapem jest przykręcenie nóg i biurko kosmetyczne jest gotowe do używania. Biurko mamy pocięte, oklejone, wyfrezowane wszelkie niezbędne otwory i na koniec zostało wyposażone we wszelkie akcesoria, jakie były tutaj w tym zleceniu zażyczone sobie przez naszego klienta. A oto efekt końcowy. Dwie przelotki w chromie. Na blacie znajduje się równo z jego powierzchnią kratka aluminiowa, gdzie będą zaciągane wszelkie pozostałości przy pracy pani kosmetyczki oraz pod spodem bardzo duży, profesjonalny pochłaniacz marki Afinia. Jeżeli odcinek Ci się podobał, zapraszam Cię do subskrypcji mojego kanału oraz pozostawienia łapki w górę, a także napisaniu w komentarzu, o czym chcesz, żeby był kolejny film nagrany. Pozdrawiam, Piotr Woźniak. Cześć!